Szanowni Państwo, dość długo nie wiedziałem, o czym miałby być ten pierwszy wykład. Ale jest taka stara zasada dzielić się tym, czym się żyje. Więc podzielę się z tym, czym żyłem przez ostatnich kilka dni. Choć tak naprawdę to w jakiejś mierze żyję tym ostatnie 2 lata. Ale czasami się żyje czymś intensywniej, a czasami mniej intensywnie. Różne są te natężenia. Kiedy mówię 2 lata, to mówię o tym, że kiedy przychodziłem do Łodzi 2 lata temu, stosunkowo niewiele wiedziałem o tym kościele. Ale na wejściu się dowiedziałem, że przygotowujemy się do rocznicy stulecia diecezji, która, jak wiadomo, będzie w przyszłym roku w grudniu. 100 lat diecezji łódzkiej. Takie jubileusze różnie można przeżywać. Można pokazywać tylko te 100 lat. One były ciekawe same w sobie. Albo można też pokazywać, że ta diecezja wyrosła przecież pośrodku kościoła, który tu już trwał lat 1000. Niemniej od samego początku we mnie jest takie pragnienie, żeby ten jubileusz stulecia diecezji był pokazaniem dłuższej historii naszego kościoła, naszego chrześcijaństwa. Dlatego między innymi na przykład przejrzałem sobie katalog naszych parafii. Państwo może wiecie, może nie, mamy w diecezji 219 parafii, z których 73 powstały w średniowieczu. 73 parafie powstały w średniowieczu. Więc to jest więcej niż 1/3 tej diecezji ma metrykę średniowieczną. No i to jest historia naszej diecezji przecież, nie? Nie liczy sobie 100 lat. Jak o tym myślałem, to poszedłem sobie do archiwum, ale okazało się, że w tym archiwum dużo nie ma z tej prehistorii. Nie, żeby nic nie było, ale tej dokumentacji nie jest aż tak wiele. A nawet jak jest, to nie jest aż tak szokująca. Ale jakieś pół roku temu wybrałem się wreszcie do Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Ono jest przy ulicy Skorupki. No, wizyta jak wizyta, bo muzeum ma 3 sale, dość takie skromne. Też niewiele obiektów, które by zatrzymały, zwłaszcza kogoś, kto w poprzednim życiu zajmował się głównie średniowieczem. Ale zwróciła moją uwagę metalowa szafa. I pytam się dyrektora muzeum, co ty tam masz? A on mówi, mam tam pergaminy. Ja mówię, otwieraj. Jak otworzył, okazało się, że wśród wielu tam jeszcze innych rzeczy jest 50 dokumentów pergaminowych pochodzących z XV, XVI i XVII wieku. W różnym stanie zachowanych, też to są dokumenty różnej proweniencji, są tam dokumenty królewskie, są dokumenty wystawiane przez kardynałów, to są najczęściej dokumenty odpustowe dla rozmaitych parafii, tych starszych w naszej diecezji, jak na przykład Zgierz czy Łask. O. Ale wśród tych dokumentów jest też 14 takich, które wyszły z kancelarii papieskiej. 12 jest wprost wydanych przez papieża, te się najłatwiej rozpoznaje, bo one zawsze zaczynają się od takiej formuły imię i potem servus servorum Dei, tak, sługa sług Bożych, tak się papieże tytułują od czasów Grzegorza Wielkiego, niezmiennie do dzisiaj. To najważniejszy tytuł papieski, po tym, że jest papież biskupem Rzymu, to zaraz następne określenie sługa sług Bożych. Koniec VI wieku. Grzegorz Wielki ten tytuł wprowadził
więc papieże do dziś się takim tytułem określają. Więc jest 12 dokumentów, które wprost były wydane przez papieża i są takie, które wyszły z jego kancelarii bez jego podpisu, ale też są, też pochodzenie ich jest rzymskie. Powiem Państwu tak, żebyście się ucieszyli, większość z tych dokumentów poszła natychmiast do konserwacji, bo nie sposób o takie rzeczy nie dbać. I na razie już te 14 dokumentów papieskich już do nas wróciło. Już je mamy po konserwacji i będą teraz w Muzeum Archidiecezji od czasu do czasu pokazywane. Od czasu do czasu, bo inaczej to byśmy popełniali kolejny grzech ciężki. Tak? Nie wolno takich dokumentów ciągle eksponować. Ale co jakiś czas można. Mam nadzieję, że jak przyjdzie jubileusz, zrobimy dużą wystawę z dziejów diecezji i wtedy tam te dokumenty wszystkie pokażemy. Więc te 14 dokumentów jest po konserwacji. Dokonano tej konserwacji w pracowni konserwatorskiej zamku na Wawelu. No to tak. Tak jak trzeba. Co daje zajmowanie się takimi dokumentami, to postaram się Państwu pokazać na jednym przykładzie, bo Państwo rozumiecie, że zasadniczo nie brakuje mi pracy, więc mogłem się tym trochę zająć z doskoku. Jak człowiek się zajmuje z doskoku, to musi się na coś zdecydować. I kiedy przeglądałem te dokumenty, to jeden z nich zwrócił moją uwagę szczególną. I to jest ten dokumencik, który tu Państwo widzicie, jego zdjęcie przed jeszcze konserwacją. Jest bardzo starannie złożony. Jest taki trochę, ktoś by powiedział, poszczępiony od góry. Więc on najpierw zwrócił moją uwagę na to, bo myślałem, aha, no nie jest najlepszy stopień jego zachowania. Jak ksiądz Łukasz naciśnie następne, tak on wyglądał przed konserwacją po otwarciu. Nie jest dramatycznie. Po konserwacji jest lepszy. Zaraz zobaczymy po konserwacji, ale ksiądz Łukasz na razie. Mamy napisany dokument. I litere clause powstawały, jak ten dokument był napisany, składano go raz. Składano go drugi raz i składano go jeszcze trzeci raz. Starannie dokument. Przeciągano przez niego sznur i do tego sznura przywieszano ołowianą pieczęć. Co to oznaczało? Że ten dokument można było otworzyć tylko raz, jak ktoś go chciał przeczytać. Bo cała treść jest ukryta i nie sposób do niej dotrzeć. Czyli to składanie dokumentu sprawiało, że gdyby on dotarł do adresata, a ktoś by już go wcześniej otworzył, to adresat musiałby o tym wiedzieć. Bo tak zamknięty dokument można było otworzyć tylko na dwa sposoby. Albo wziąć i uciąć pieczęć, albo pociąć ten dokument tak, jak jest pocięty. Wtedy się tę bullę ołowianą przewlekało przez otwory i ona mogła zostać przy dokumencie. Ale efekt był taki, że dokument był pocięty. Nie było trzeciego sposobu, żeby otworzyć ten dokument. Stąd się od tej intencji, że to jest dokument, który zawiera informacje przeznaczone tylko dla odbiorcy, i żeby nikt inny nie miał prawa tych informacji otrzymać, zamykano go tak, że nie był dostępny dopiero przy otwarciu. Litere clause. Najstarszy taki dokument papieski mamy z roku 1120 i wyszedł z kancelarii papieża Kaliksta II. Tych dokumentów papieże wydawali trochę, ale one się w niewielkiej liczbie zachowały. A już bardzo rzadko się zachowały właśnie z pieczęcią, żeby ta pieczęć była przywieszona dalej.
No bo najczęściej właśnie ktoś, kto dostał taki dokument do niego adresowany, po prostu obcinał pieczęć. To dzisiaj my takie pieczęcie kolekcjonujemy, tak? Jak ma XVI-wieczna pieczęć. Bo... No ale jak to, jak on żył w XVI wieku i dostał, no, to dla niego nie był aż taki cymes. Więc te dokumenty najczęściej zachowały się bez pieczęci w takiej formie, jak my mamy dokument w archiwum. W Polsce może jest kilka tych dokumentów, w całej Polsce tak zachowanych. Więc mamy formę, literę, klauzę. Co papieże pisali w takich dokumentach? Zwykle w podręcznikach dyplomatyki papieskiej mówi się o czterech rodzajach informacji. Że albo na przykład adresat dostawał wiadomość o tym, że został wybrany papież. A jeszcze to nie miało być wiedzą powszechną. I dostawał taką informację. Albo przesyłano w takim dokumencie formę przysięgi lub wyznania wiary. Do dzisiaj to jest zachowane. Jak się na przykład zostaje proboszczem, no to się składa przysięgę wierności odpowiednią. Jak się przyjmuje święcenia w kościele, diakonat, prezbiterat, jest wyznanie wiary. Bez tego wyznania wiary nikt nikogo nie puści do święceń. Musi wyznać wiarę. Więc w średniowieczu to rozróżniano i później też jeszcze, więc była forma juramenti, czyli forma przyrzeczenia, albo forma confessionis fidei, czyli forma wyznania wiary. Tego wyznania wiary wymagano od kogoś, kto otrzymywał pierwszy urząd w kościele. Jeszcze do tej pory nie wyznawał wiary przy okazji zostawania kimś tam. Nie? Ale jak on już tych urzędów kościelnych nazbierał kilka, to już nikt od niego nie wymagał wyznania wiary, tylko dostawał do potwierdzenia przez siebie formę juramenti, czyli przyrzeczenie, formę przysięgi, uroczystej przysięgi. Jeszcze była czwarta możliwość w takim dokumencie, literę klauzę, że wysyłano komuś informację, że dostał paliusz jako arcybiskup. O, i też dostawał informację. On miał ją dostać najpierw, więc nikt wcześniej nie miał prawa o tym wiedzieć. Dlatego był, w tej formie było to wysyłane. Możemy zobaczyć trzecią fotkę. Nie będzie się wiele różnić. To jest już po konserwacji. Troszkę inaczej wygląda, jak widać. I zobaczmy następne, bo zobaczymy bullę. Takie dokumenty mają sens, gdy chodzi o przechowywanie, jeśli ktoś znajdzie się, kto ten dokument opracuje, opisze, zrobi z tego katalog. Tych 50 dokumentów pergaminowych, od których zacząłem, ma swój katalog drukowany, nie jest jakoś tam bardzo nowoczesny, nie uwzględnia bardzo wielu informacji, ale jest wydany w 2006 roku w takim artykule niewielkim pana profesora Rafała Leszczyńskiego, dokumenty pergaminowe Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Więc taka podstawowa informacja jest. W oparciu o ten artykuł w muzeum sporządzono katalog kartkowy, czyli na pojedynczych kartkach jest zdjęcie dokumentu, jakiś jego opis, czy jest duży, czy jest mały, jak jest zachowany, czy potrzebuje konserwacji, czy nie. No i też taka wstępna interpretacja, do kogo skierowany, kiedy powstał. No i ten dokument, o którym mówię, też ma swój opis. I w tym opisie najpierw to, co mnie uderzyło, to było stwierdzenie, że nie jest datowany. Nie ma ścisłej daty wystawienia tego dokumentu. Dano granice czasowe, czyli taki termin pierwszy możliwy, jak się ładnie mówi w dawnym języku przywołanym przez pana profesora ACFO, czy od którego. Jest podana data 1523. Skąd ona się wzięła? Ano stąd. Mamy papieską bullę. Na niej jest imię papieża Klemens VII.
Bulle papieskie, proszę Państwa, mają to do siebie, że od początku wieku XII wyglądają tak samo. Kościół to jest taka instytucja dość solidna. I ma wypróbowane pewne wzorce i się ich trzyma. Od XII wieku wszystkie pieczęcie papieskie wyglądają tak samo. Najczęściej są z ołowiu. No jakby było jakieś niesłychane wydarzenie, to taka bulla może być ze złota. Ale bulla znaczy metalowa pieczęć, albo ołowiana, albo wykonana ze złota. I wszystkie bulle papieskie na jednej stronie mają dwie twarze, Piotra i Pawła, rozdzielone krzyżem. Jak skończę, wyjdziemy z tego katalogu, to tam znajdę taką bullę i Państwu pokażę jeszcze, żebyście widzieli. Więc na jednej stronie jest zawsze Piotr i Paweł, a na odwrocie jest imię papieża i kolejny numer, no tam właśnie Klemens VII. Więc wiemy już przynajmniej tyle, że dokument wystawił Klemens VII, czyli 1523. Ciekawa jest druga granica czasowa, czyli ten terminus ad quem, do kiedy mógł ten być dokument wystawiony. Mianowicie człowiek, który opracowywał ten katalog, napisał datę 1531. I to mnie, muszę powiedzieć, zdumiało. Dlatego, że Klemens VII umarł w 1534. 3 lata później, myślę. Ktoś tu się okazał niekonsekwentny, czyli przyjął pierwszą datę od początku pontyfikatu, ale druga, czemu taka? Druga wzięła się z... Ksiądz Łukasz przesunie nam jeszcze. Niewiele widać. Jeszcze raz. Tu będzie lepiej widać. Do tego jeszcze potem wrócimy, ale zobaczcie Państwo, jaki jest opis na zewnątrz tej bulli. Forma juramenti, to już wiemy, że to jest forma przyrzeczenia czy przysięgi. I potem jest pod spodem napisany adresat. Mianowicie pierwsze słowo jest Ioannis Jaroslai, drugie słowo de lasco. Czyli mamy Jan Jarosława z łasku. Z łasku. Jan Łaski. Jan Łaski. Autor opisu najwyraźniej pomylił sobie postać, ponieważ o pomyłkę nie trudno. W wieku XVI mamy dwóch ważnych ludzi o imieniu Jan, pochodzących z łasku. Dwóch Janów Łaskich. Pierwszy Jan Łaski, zwany też w literaturze Janem Łaskim Starszym, to jest postać numer jeden polskiego kościoła do połowy XVI wieku. Prymas Polski, autor tak zwanych statutów łaskiego, przez lata wielki kanclerz królewski, więc no, człowiek absolutnie numer jeden. Tak? Znamy go na przykład stąd, że on zaczął i skończył budowę dzisiejszego kościoła kolegiackiego w Łasku. To jest jego fundacja. No, to jest najważniejsza postać kościelna tu w pierwszej połowie wieku XVI. I on umarł w roku 1531. Dlatego ten autor katalogu pomyślał, aha, Jan z Łasku, no to chodzi o Jana Łaskiego, prymasa Polski. No to nie mógł dostać dokumentu po śmierci, no to ta data 1531, koniec. No, ale nie zauważył tego Jaroslai. A Jan Łaski prymas nie miał ojca o imieniu Jarosław. Jarosław to było imię brata księdza prymasa. I ten brat Jarosław miał syna, drugiego z kolei, któremu nadał imię Jan. I to jest tak zwany Jan Łaski Młodszy, który umarł po wuju prawie 30 lat, bo umarł w roku 1560 w Pińczowie. To jest równie sławny Jan Łaski jak ten pierwszy, tyle że bardziej jest znany poza Polską niż w Polsce. W
W Kościele polskim rzadko się o nim wspomina, dlatego że on w roku 1539 przeszedł na protestantyzm i porzucił Kościół katolicki. Został jednym z najbardziej znanych w Europie teologów protestanckich. Dość powiedzieć, że on zakładał, właśnie tworzył struktury kościoła kalwińskiego w Anglii. Robił to na tyle skutecznie, że go tam uznano za jednego z najważniejszych liderów kościoła protestanckiego. Był taki moment, kiedy w Anglii po śmierci króla Edwarda VI na 5 lat wrócił katolicyzm z królową Marią, która jest nazywana krwawą. To wtedy Łaski został wyrzucony z Anglii właśnie jako człowiek taki ważny, gdy chodzi o struktury kościelne protestanckie. Ale podobnie też był ważny w Szwajcarii, we Francji. Był osobistym przyjacielem Erasma z Rotterdamu, a nawet można by powiedzieć, że był jego sponsorem do pewnego stopnia. I to znaczy, zrobił to bardzo inteligentnie, jako człowiek, który pieniędzy miał w bród. Kupił od Erasma z Rotterdamu jego bibliotekę. I powiedział mu, że może z niej korzystać do śmierci. Zapłacił mu 2/3 sumy, którą Erasm chciał. To znaczy ostatnią część wpłacił już nie Erasmowi, tylko rodzinie po śmierci Erasma i zapłacił do końca i tę bibliotekę przewiózł do Polski. Ale w ten sposób zasponsorował Erasma z Rotterdamu, że mu zapłacił za książki, których mu nie wziął, tak? Dopiero po jego śmierci. Ale byli bliskimi przyjaciółmi i współpracownikami. Więc on naprawdę jest bardzo znany wśród historyków europejskich, ale o wiele częściej o nim mówią poza Polską niż w Polsce. Bo w Polsce to my mamy z tym nawet jakiś taki kłopot, nie no. Wujek prymas Polski, a bratanek czołowy heretyk, nie? Jak o tym mówić spokojnie, no. Tak, możemy wrócić o jedno, dobrze? Czy nawet o dwa? Jeszcze o. Jeszcze. Dzięki. Teraz już będziemy szukać, to do którego z nich ten dokument jest. Kłopot polega na tym, że kiedy czytamy to forma juramenti, czyli formuła przysięgi, ona się zaczyna od takiego tekstu. Ja sobie tutaj przeczytam, będę miał bliżej. Ego, czyli ja, Johannes Jan Jaroslai, syn Jarosława de Lasko, prepositus gneznensis, czyli proboszcz gnieźnieński. Przysięgam. No i tam przysięga wierność świętemu Piotrowi, wierność papieżowi, który jest następcą Piotra. Ale tytuł. Ja, Jan, syn Jarosława z Łasku, proboszcz prepozyt gnieźnieński. Najwcześniej mogło to być napisane 1523, bo wtedy zaczął panować Klemens VII. Prymas Polski, Jan Łaski, był prymasem od roku 1511. To znaczy, najwcześniej, kiedy ten dokument mógł być wystawiony, to Jan Łaski starszy już był 12 lat arcybiskupem w Gnieźnie. To jak mógł zostać proboszczem? W drugą stronę to hula, ale w te nie. Nie, jest odwrotnie. To znaczy, prymas chce mieć u siebie w katedrze swojego proboszcza. To jest zrozumiałe. Proboszcz jest ważny dla niego, to jest proboszcz jego katedry. Chciałby mieć kogoś, kto się na tego proboszcza nadaje, nie będzie miał z nim kłopotu. No to wybrał sobie bratanka, żeby został proboszczem katedry. To już była w życiu tego bratanka kolejny awans. On zaczął otrzymywać kościelne urzędy w roku 1517. Nie był księdzem. Księdzem został w 1521, przyjął święcenia. Nie? Ale to jest taki czas, gdzie można było dostać kościelny urząd. To się ładnie nazywało
oficjum i beneficjum. Oficjum to była posługa, a beneficjum to było związane z tym ecie-pecie. Teraz ten, kto dostawał ecie-pecie, mógł z tego beneficjum zatrudnić księdza takiego na przykład jak nasz ksiądz Paweł, który by chętnie popracował, czyli wykonywał wszystkie posługi związane z tym urzędem za uczciwe wynagrodzenie z tego beneficjum. No tak to hulało. Nie? I on od tego roku 1517 był członkiem na przykład kapituły gnieźnieńskiej przy katedrze, był członkiem kapituły krakowskiej, był członkiem jeszcze kilku kapituł kolegiackich w Polsce. Te awanse jego takie bardzo dynamiczne to były właśnie 1517, 19, 20. Potem jest przerwa. No i tu mamy jego kolejną nominację na prepozyturę gnieźnieńską. To nam pozwala ustalić datę tego dokumentu, bo akurat to wiemy. 1527. Więc już nie potrzeba wyznaczać granic czasowych, wiemy. Ten dokument został napisany w kancelarii papieskiej na początku roku 1527. No to już by było fajne, jakbyśmy przynajmniej tyle ustalili, nie? No, ale to nie jest koniec. I teraz pójdziemy z powrotem te dwa slajdy. O, możemy na moment to zostawić. Ponieważ dokument był tajny, tak? Litere clause. To jest oczywiste, że na zewnątrz, na odwrociu dokumentu trzeba było jeszcze raz napisać adresata. No bo inaczej komu dać? Więc to, co widzimy, tę taką plamę na dole, zresztą napisane ładnie forma juramenti, żebyśmy wiedzieli, czego dotyczy dokument, to jest właśnie przez rzymskiego skrybę adres umieszczony na odwrociu dokumentu. No i teraz następne, bo musimy to następne przeczytać. Państwo widzicie, zdjęcie jest troszeczkę inne, ale to wam tak trochę na ucho zdradzę, że jak się bada pergaminy stare, to trzeba je badać przy specjalnej lampie UV i wtedy można zobaczyć wiele rzeczy, których gołym okiem nie widać. Może jeszcze zanim o tym, co widać, to jeszcze ten sznurek, bo tak się rozpędziłem, że nie powiedziałem o sznurku. A sznurek jest ważny. Dokumenty papieskie miały dwa rodzaje sznurków. Więc albo był sznurek jedwabny. Na przykład moja bulla nominacyjna na Łódź jest przywieszona na jedwabnym sznurku. Oczywiście. Będzie w muzeum. Na pewno będzie w muzeum. Zawsze jest jednakowy kolor tego jedwabnego sznura. To są plecione ze sobą właściwie dwa sznury, czerwony i żółty. I jeśli jest pieczęć papieska przywieszona na jedwabnym sznurku, to znaczy, że papież daje komuś jakąś szczególną łaskę. I na przykład właśnie papieskie dokumenty, gdzie jest przyznawany odpust. Albo papież ogłasza kanonizację. Zawsze wystawia dokument. Czyli wyświadcza łaskę jakiemuś kościołowi, bo kanonizuje jego człowieka. Nie? To wtedy zawsze pieczęć jest na jedwabnym sznurze. Ale częściej znacznie jest na konopnym. I to nie chodzi o to, że w Rzymie są takie bidoki, że nie mają na jedwa, tylko jak jest konopny sznur, to znaczy, że papież nakazuje. Ja to zrozumiałem, państwo wiecie kiedy, jak zobaczyłem bullę kanonizacyjną świętego Stanisława, biskupa męczennika. Ona jest zachowana aż w czterech wariantach w archiwum wawelskim. Cztery warianty, jeden dla Kościoła Powszechnego, dwa dla Kościoła w Polsce i czwarty dla polskich książąt. A polskich książąt. Ten sam tekst z wariantami tylko adresu, no, że to jest właśnie do wszystkich, do całego kościoła, to jest dla polskich prałatów, a to jest dla polskich książąt. I jedyna różnica poza tym adresem to jest właśnie sznur. Czyli
I cały Kościół powszechny i Kościół w Polsce dostali te bóle ze sznurami jedwabnymi, a książęta polscy z konopnym. To znaczy, o co szło? Żeby powiedzieć, papież chciał powiedzieć tak, to jest przywilej Kościoła, to jest dar dla Kościoła, Kościół dostaje świętego, a gdy chodzi o władców, to po ich stronie to rodzi zobowiązanie. I tego nikt nie musiał tłumaczyć, bo oni tylko patrzyli na ten sznurek i już wiedzieli. Aha, tamtym dał, a nam to rozkazuje. Więc człowiek, który dostał taki dokument ze sznurkiem konopnym, wie, papież coś mi każe. Co mu papież każe? Papież mu każe złożyć przysięgę. I my już wiemy, bośmy otwarli, dlaczego mu kazał złożyć tę przysięgę. Bo go mianowano proboszczem w Gnieźnie. Ale to jest tajne. To ciekawe, jaki jest adres na zewnątrz. No bo nie może być napisane proboszcz gnieźnieński, bo to jest tajne. Nie? Tak czy nie? To, ta informacja jest tajna. Ona jest wewnątrz. Więc tu musi być napisane jego dotychczasowa godność. Kim on dla wszystkich pozostaje obecnie, w tej chwili. Jeszcze nie jest proboszczem w Gnieźnie, bo jeszcze nie złożył tej przysięgi. Jak złoży, to się stanie jasne i wszyscy będzie ogłoszony. No i tu czytamy, i to jest niesamowicie ciekawe. Joannes Jaroslaw de Lasco, to już wiemy. Bo to jest w datywie. Joanni Jaroslaw de Lasco. Prepositi lascensis. Czyli proboszczowi łaskiemu. Proboszczowi łaskiemu. Otóż jakbyście Państwo przeczytali, ile chcecie monografii o Janie Łasku Młodszym, nigdzie nie ma informacji, że był proboszczem łaskiego Kościoła. Nie, jest ta dziura od 1519, kiedy jeszcze dostawał godności kościelne, do 1527, kiedy został proboszczem w Gnieźnie. No to mamy 9 lat chłopa ustosunkowanego w kościele jak nikt i nic nie dostał. To się wierzyć nie chce. Tak co 3 lata trzeba by coś dostać, nie? Póki co wszyscy wiedzą, że nic nie dostał. Nieprawda, dostał. Dostał probostwo w łasku. I to wszystkim wiadomo. To jest wszystkim wiadomo. Właściwie trzeba tylko by ustalić, kiedy dostał to probostwo w łasku. Dość to jest trudne. Wydaje mi się, że mógł je dostać w 1525, bo wtedy jego wujek skończył budowę nowego kościoła. I była konsekracja tego kościoła, który dzisiaj w łasku jest. Przepiękny, teraz przepięknie odnowiony, śliczny kościół. Został ukończony 1525 i w tym roku też prymas Polski podniósł ten kościół do godności kolegiaty. Tak? No więc teraz dotychczasowe grono duchownych, jakie tam było, zostało podniesione do godności kapituły kolegiackiej. No i teraz w tym gronie ani chybi. Jest bratanek prymasa, który jest proboszczem tej kolegiaty. Więc można by powiedzieć tak, że pierwszym proboszczem kolegiaty łaskiej, nie kościoła własnego, ten kościół w łasku istniał już w XIV wieku, wcześniejszy, ale pierwszym proboszczem kolegiaty łaskiej był Jan Łaski Młodszy, późniejszy reformator, sławny na całą Europę. Ale w Polsce trochę przez to mniej sławny, tak? No i tyle. Tyle może wynikać, proszę Państwa, z uważnego oglądu jednego dokumentu. Jednego dokumentu. Mamy ich 50. Boję się myśleć, co dalej będzie. Ale mogę powiedzieć, że od strony uprawiania historii Kościoła to jest pierwszy przyczynek do dziejów tego kościoła, poczyniony przeze mnie, odkąd jestem łódzkim metropolitą. No i
Muszę powiedzieć, że mam z tego taką radość, że ksiądz Łukasz widział, że się trochę unoszę nad ziemią przez ostatnie dwa dni. Bo to jest radość wrócić do takiego rzemiosła, na którym człowiek stracił trochę w życiu sił i środków i energii. To tyle chciałem Państwu powiedzieć. Taka perełeczka w dokumentach papieskich naszego archiwum. Gdyby były jakieś bulle, zawsze wędrowały przez legatów. Znaczy był ktoś, kto taką bullę przywoził. Nawet w niektórych archiwach, ale bardzo rzadko, zachowały się specjalne, trudno powiedzieć, torby takie, ale takie skórzane pokrowce, do którego bulla była wkładana. I w tym pokrowcu wędrowała. Jak nie było takiego pokrowca, to z kolei na miejscu w archiwum sporządzano czasem kopertę, do której wkładano ten dokument, żeby był zachowany, wtedy go opisywano też. Ale legaci przywozili. No to był taki czas dość gorący, bo to jest czas reformacji. Tak? On zaczynał studia, wujek go wysłał na studia do Włoch. Studiował w Bolonii i w Padwie. To można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że w dużej mierze studiował prawo, wcale nie studiował jakoś tam teologii. Ale atmosfera wtedy była niesamowicie gorąca, bo on pojechał na studia wtedy, kiedy równocześnie wystąpił Marcin Luther w Norymberdze. To jest ten czas, czyli zaczyna się gorąca dyskusja nad stanem Kościoła i nad reformą Kościoła. No i on, jeżdżąc po tych studiach, trafiał wszędzie w środowiska, gdzie ta dyskusja była ostra. Bez wątpienia człowiekiem dla niego super ważnym był Erasm z Rotterdamu, z którym przebywał, dyskutował. Erasm nie odszedł z Kościoła katolickiego, chociaż był bardzo namawiany. I Państwo może wiecie albo nie, ale jak Erasm umarł, to pochowano go w kalwińskim kościele, nie w katolickim. Znaczy reformatorzy uznali, że jest tak ważny dla nich, że nawet to, że został katolikiem do końca, pal 6, i tak my go pochowamy. Tak? I Erasm pisał bardzo ostro o Kościele, krytykując kościelne nadużycia. Jak ze studentami czasami na zajęciach czytywaliśmy na przykład pochwałę głupoty Erasma z Rotterdamu, to oni tak się rozglądali po ścianach, czy ktoś nas słucha, czy nas nie zamknął. Nie? Natomiast nie odszedł z Kościoła, ponieważ nie zgadzał się z Lutrem teologicznie. Nie, żeby się nie zgadzał co do opisu stanu Kościoła, bo Kościół opisywał równie krytycznie jak Marcin Luter. Natomiast kłopot był na poziomie teologii. Ja ten kłopot ostatnio przeżyłem w tamtym tygodniu, bo mieliśmy taką debatę z luterańskim biskupem, który się nazywa Jan Niemiec. To jest katowicki biskup luterański. I mieliśmy publiczną dyskusję na temat usprawiedliwienia. I główny problem to jest koncepcja człowieka. Czy człowiek jest, czy nie jest wolny? Znaczy, w luterańskiej wizji człowieka wolność jest wzięta jednak trochę w nawias. To znaczy Luter twierdzi, że człowiek jest tak zniszczony przez grzech, że zawsze jest grzesznikiem. Homo semper peccator. Człowiek zawsze grzeszny. I ta grzeszność jest taka, że jest wpisana w naturę ludzką. I teraz to oznacza, że ja dlatego grzeszę, że jestem grzesznikiem. I teraz usprawiedliwienie polega na tym, tak to Luter przedstawiał, że Pan Bóg, że Jezus Chrystus zarzuca na nas płaszcz łaski, przykrywa nas płaszczem łaski. I teraz Bóg Ojciec, Pan Bóg widzi tylko ten płaszcz. Nie widzi tego dziadostwa pod spodem. Mówię trochę, ale to są poważne rzeczy. Tak? Znaczy, Bóg widzi tylko tę łaskę odkupienia wysłużoną przez Chrystusa. Ale Państwo czujecie, płaszcz to jest coś, co nie wchodzi w interakcję z organizmem. Tak? Jest pytanie, na ile ta łaska człowieka zmienia, czy nie zmienia. Człowiek może ją przyjąć, czy nie. Wpuścić w swoje wnętrze, czy nie. Dzisiaj Kościół luterański mówi o współdziałaniu z łaską, tak mówią,
ale nie zmienili dalej tego poczucia, że do końca człowiek nie jest wolny. Jak Kościół katolicki odpowiadał na teologię usprawiedliwienia sporządzoną przez Lutra, potem przez Kalwina, to podkreślał tak, tak, człowiek jest grzesznikiem, no, mamy w sobie potrójną pożądliwość, ale ta potrójna pożądliwość nie przekreśla naszej wolności. To znaczy, ja mogę być wolny wobec zła i tak samo mogę być wolny wobec łaski. Czyli wcale nie muszę przyjąć działania Bożego w moim życiu, a to, co we mnie jest, nie, co jest we mnie skażeniem grzechem, nie jest do tego stopnia decydujące o mnie, żebym nie mógł być wolny w stosunku do zła. Tak? I wtedy my mówimy, że jednak człowiek odpowiada za to, co robi, nie? Co jak postępuje. Dlatego Eras z Rotterdamu został katolikiem, bo nie mógł się pogodzić z taką wizją człowieka. Napisał taki duży traktat przeciwko Marcinowi Lutrowi o wolnej woli. Luter chwycił tę dyskusję i odpisał Erasmowi traktatem o woli niewolnej. Więc to taka była debata, tego dotyczyła. Ale gdy chodzi o opis Kościoła, o to, co się w nim dzieje, i macie Państwo młodego chłopaka, który wyjechał z Polski na studia, ma gorącą głowę, nie? Funkcjonuje w samym środku tej debaty. Nie? Tu słucha Erasma, tam czyta Lutra, tu spotkał się z Zwinglim. Zwingli był radykalnym reformatorem, poznał nauczanie Kalwina, wylądował w Anglii, gdzie cały Kościół wtedy poszedł w takie właśnie zbliżenie mocne z kalwinizmem. To na niego wszystko wpływało. Ja nie chcę go osądzać. Nie? Jest moment, w którym widomy sposób zerwał z Kościołem, bo się po prostu, po chłopsku mówiąc, ożenił. Nie? Będąc księdzem od roku 1521, chyba w 1539 roku się ożenił. No to oznaczało, że te wszystkie beneficja dotychczasowe traci, no ale on przechodzi do innego kościoła. Trudno do końca jest powiedzieć, które motywy były ważniejsze, czy jakieś ideowe, czy osobiste, ale wtedy debata była ostra. No, tu mamy z naszym terenem związanego człowieka, który się nazywał Andrzej Frycz-Modrzewski. Andrzej Frycz-Modrzewski napisał bardzo ważne traktaty o potrzebnej reformie Kościoła. Był chyba był zwolennikiem powstania w Polsce Kościoła Narodowego. Więc troszkę w jakimś stosunku do Watykanu, do Rzymu, ale jednak Kościoła jakoś niezależnego, który sam się organizuje. Więc też Frycz-Modrzewski umarł uczciwie jako katolik, ale te pomysły były ostre. Jeden z prymasów, prymas Uchański, też był zwolennikiem Narodowego Kościoła. To nie były czasy takiej spokojnej rozmowy o Kościele, jaką my sobie dzisiaj możemy uprawiać, choć niektórzy dzisiaj też mają kłopot ze spokojną rozmową o Kościele. Ale wtedy to było bardzo gorąco, to było bardzo zapalnie. Nie? Więc żeby o nim powiedzieć coś pozytywnego, na koniec, on umarł w 1560 roku w Pińczowie i przynajmniej tyle robił pod koniec swojego życia, będąc już wtedy w Małopolsce, tu się już nie zapuszczał na te tereny, skąd pochodził, żeby doprowadzić do zgody przynajmniej między poszczególnymi odłamami protestanckimi. Żeby oni się, przynajmniej te kościoły, żeby się przestały wzajemnie atakować. I w literaturze wszyscy to podkreślają, że owocem tej jego pracy była tak zwana zgoda sandomierska. To rzecz mało słychana w Europie, żeby się kościoły protestanckie dogadały między sobą, a w Polsce się dogadały. W 1570 roku zawierając tak zwaną zgodę sandomierską, to się pokazuje ten dokument jako jeden z przejawów polskiej tolerancji, tej, którą się chlubimy, że na Zachodzie się ludzie wyżynali za wiarę, a w Polsce nie było stosów, mówiąc w uproszczeniu za wiarę. No to jeden z przykładów tego państwa bez stosu jest zgoda sandomierska, która wyrosła właśnie z tej działalności Jana Łaskiego juniora.